Witam. Dzisiaj droga, prędkość, czas. Są to takie wielkości, które przerażają uczniów. Na fizyce wprowadzane są jakieś wzory trudne, które ciężko zapamiętać. No i uczniowie mają z tym kłopot. Ja chcę pokazać, jak bez znajomości wzorów można obliczyć drogę, prędkość, czas, znając dwie spośród tych wielkości, jak policzyć trzecią. Zacznijmy od przykładu pierwszego. Wypisałam te trzy wielkości właśnie w takiej kolejności. Wyobraźmy sobie, że jakiś pojazd jedzie 60 km na godzinę. W samochodach są takie ukośne kreski. Kiedyś tak się zapisywało ułamki, kreskę ułamkową taką ukośną. I to jest taka pozostałość, tak jak liczby rzymskie przy numerowaniu klas. Dzisiaj się kreskę ułamkową stawia poziomo, ale w samochodach, na licznikach samochodowych jest właśnie tak zapisana prędkość. Co to znaczy, że prędkość jest 60 km na godzinę? 60 km na godzinę to znaczy, że samochód przejechał 60 km w ciągu jednej godziny. Ha! Taki uniwersalny zapis godziny, pochodzący zresztą z angielskiego. Czyli 60 km na godzinę, jak jest prędkość, to znaczy, że pojazd przebył drogę 60 km w czasie jednej godziny. To znaczy tyle, 60 km na godzinę. A gdybyśmy się chcieli zastanowić, ile czasu potrzeba na przejechanie z taką samą prędkością drogi 180 km. Czyli zadanie jest takie. Samochód jedzie ze stałą prędkością 60 km na godzinę. Przebył drogę 180 km albo ma przebyć drogę 180 km. Ile czasu będzie trwała podróż? Zwróćcie uwagę, że nasza droga zwiększyła się 3 razy. 60 razy 3 jest 180. To co muszę zrobić z czasem? Dokładnie to samo, czyli też pomnożyć przez 3. Zatem droga będzie trwała 3 godziny. Podróż będzie trwała 3 godziny. Przy takiej samej prędkości. A gdyby nasz samochód przejechał drogę 10 km. Taka prędkość, taka droga albo do przejechania, albo już przejechał. Ile czasu potrzeba na przebycie takiej drogi z taką prędkością? No trzeba by się było zastanowić, co się stało z naszą drogą. Punktem wyjściowym jest pierwsza linijka. 60 km, żeby otrzymać 10 km, trzeba podzielić przez 6. Została podzielona droga przez 6, zgadza się? A co z czasem? No, jak podzielić godzinę przez 6, bo przez tyle samo? No godzina to jest 60 minut. Czyli trzeba by było 60 minut podzielić przez 6. Zatem 60 podzielone przez 6 to jest 10 minut. Jeżeli samochód będzie jechał z prędkością 60 km na godzinę, to drogę 10 km przebędzie w ciągu 10 minut. A teraz będzie drugi przypadek. Będziemy znali prędkość, będziemy znali czas i będziemy chcieli wiedzieć, jak przy określonej prędkości, znając czas podróży, jaką drogę przebędziemy. Prędkość będzie 80 km na godzinę. 80 km na godzinę. Zawsze na początek zadajmy sobie pytanie, co to znaczy? Co to znaczy taka prędkość 80 km na godzinę? To znaczy,
że drogę 80 km przebył nasz pojazd w ciągu 1 godziny. Teraz powiedziałam o drugim przypadku, czyli znamy prędkość, znamy czas, chcemy policzyć drogę. Czyli wyobraźmy sobie, że chcemy wiedzieć, ile będzie wynosiła droga, jeśli czas będzie wynosił 4 godziny. Samochód jedzie z prędkością 80 km na godzinę. Przez 4 godziny jaką drogę przebędzie? I tutaj znowu strzałki. Co się stało z czasem? Czas został pomnożony przez 4. To co się stanie z drogą? Dokładnie to samo. Czyli też musimy pomnożyć razy 4. Ile to jest 80 razy 4? 8 razy 4 jest 32. I dopisać 0 km. 320 km. Oczywiście to jest średnia prędkość. Prawdopodobnie byłyby postoje, byłby odpoczynek. Czasami trzeba zwalniać, czasami trzeba stanąć. Ale to są takie średnie, szacunkowe wielkości. A co by było, gdyby ten samochód jadący z prędkością 80 km na godzinę jechał tylko przez 15 minut? Jaką drogę wówczas by przebył? No to musimy zapytać, co się stało z czasem. Jedna godzina to 60 minut. Jedna godzina podzielona przez 4 to jest 15 minut. Czyli drogę też należy podzielić przez 4. Którą drogę? Tą wynikającą z pierwszej linijki. 80 podzielone przez 4 jest 20 km. Jeśli samochód będzie jechał z prędkością 80 km na godzinę przez 15 minut, to przejedzie odległość 20 km. Trzeci przypadek. Znamy drogę, znamy czas i pytanie jest, z jaką prędkością porusza się pojazd. Wyobraźmy sobie, że samochód przebył 250 km. Trasę tę przebył w ciągu 5 godzin. Pytanie, z jaką prędkością się poruszał? Żebyśmy mogli określić prędkość, musimy mieć kilometry na godzinę, na jedną godzinę. Zatem co musimy zrobić, żeby tutaj była jedna godzina? Podzielić przez 5. Jeśli podzielę przez 5, to będzie jedna godzina. Jeżeli czas dzielę przez 5, to drogę również muszę podzielić przez 5. 250 podzielone przez 5 to jest 50 km. Zatem 50 km przebędzie w ciągu 1 godziny. To jego prędkość wynosi 50 km na godzinę. Następny przykład. Samochód przebył drogę albo inny pojazd 900 km. W czasie 10 godzin. Z jaką prędkością się poruszał? Muszę otrzymać 1 godzinę, czyli podzielić przez 10. 1 godzina. Drogę dokładnie to samo, podzielić przez 10. 90 podzielone przez 10 jest
900 podzielone przez 10 jest 90 kilometrów. Zatem w ciągu jednej godziny przebył odległość 90 kilometrów, czyli prędkość jest 90 kilometrów na godzinę. To wszystko. Spróbujcie teraz sprawdzić sami siebie. Przygotowałam dla Was trzy przykłady. Prędkość jest dana, droga jest dana. Trzeba policzyć czas, w jakim pojazd poruszający się z taką prędkością przebędzie taką drogę. Drugi przykład. Prędkość jest dana, czas podróży jest dany. Trzeba policzyć drogę, jaka zostanie przebyta. A tutaj mam drogę, mam czas, 15 minut. Z jaką prędkością porusza się pojazd? Zachęcam, żeby najpierw w pierwszej linijce napisać, co znaczy 70 km na godzinę. I wtedy strzałki. To samo przy jednej i przy drodze i przy czasie. Co znaczy 120 km na godzinę w pierwszej linijce? A tutaj? A tutaj musi być droga, jaką przebędzie w ciągu jednej godziny. Wtedy będę znała prędkość. Spróbujcie, zachęcam. Udało Wam się? Sprawdźmy razem. Co to znaczy 70 km na godzinę? 70 km na godzinę to znaczy, że drogę, która wynosi 70 km, przebył pojazd w ciągu jednej godziny. Siedemdziesiąt razy ile jest 350? 70 razy 5. 5 razy 7 jest 35 i dopisać 0. Jeżeli droga zwiększyła się pięciokrotnie, 5 razy, to czas musiał też się zwiększyć 5 razy. Zatem czas wynosi 5 godzin. I to jest odpowiedź na nasz pierwszy przykład. Jeśli macie taką, to super. Teraz drugie. Co znaczy prędkość 120 km na godzinę? To znaczy, że drogę 120 km przebył pojazd w ciągu jednej godziny. A my chcemy, żeby było 3,5 godziny. To co muszę zrobić? 1 razy 3,5 jest 3,5. Jeżeli czas zwiększył się 3,5 raza, to i droga musi się zwiększyć 3,5 raza. Jak to policzyć? Na przykład pisemnie. Pięć razy 2 jest 10. 5 razy 1 jest 5, 1 jest 6. 3 razy 5, 2 jest 6. 3. 1 0 dopisać. I przecinek, jedno miejsce od końca. 420 km. Obliczyliśmy, jaką drogę przebędzie. To dobrze nie wytrę. To było nasze pomocnicze. A trzeci przykład był, trzeba było policzyć, z jaką prędkością porusza się pojazd, który przebył drogę 80 km w ciągu 15 minut. Jeżeli prędkość, to musi być na godzinę. Razy ile muszę pomnożyć 15, żeby dostać godzinę? Godzina to 60 minut. Jedna godzina, czyli razy 4. Zatem droga też razy 4. 4 razy 8 jest 32.
i dopisać 0. Och, jaka to prędkość, to na pewno nie był pojazd, tylko coś szybszego. 320 km na godzinę. Tyle wynosiła nasza prędkość. Jeżeli ktoś z Was uzyskał te trzy wyniki, właśnie takie jak ja, to proszę sobie postawić piątkę i ode mnie dodatkowo jeszcze uśmiech. Dziękuję.